Róża. Żeby zrobić różę, potrzebujemy kawałek krepy. U mnie to będzie kolor różowy. Szerokość u mnie to jest 6 cm. Natomiast na długość raz, dwa, trzy, cztery. Wezmę sobie 5 długości. To będzie naprawdę duża róża. Resztę odkładam. Odzyskany pasek składam na pół. Na pół. Na pół. I na pół. Tak, żeby uzyskać szerokość mniej więcej 3-4 cm. Biorę nożyczki i na środku robię nacięcie. Nacięcie powinno sięgać do połowy mojej krepy. Rozwijam. I teraz najtrudniejsza rzecz, która może być dosyć skomplikowana. Jeżeli będziemy ostrożni, wszystko się pięknie uda. Będziemy przekładać cały pasek przez każdą z dziurek, które powstały z naszego przecięcia. W tym celu nasz początek łączę ze sobą i przekładam przez pierwszą dziurkę. Bardzo delikatnie upycham. Tak. Troszkę tak, jak zawijamy faworki. Widzicie? Wygląda jak faworek. To samo robimy w następnej dziurce. I tak aż do końca. Aż do końca naszego paska. Pamiętajcie, żeby robić to bardzo delikatnie, żeby nic nam się nie przerwało. Trzecia dziurka. Po zawinięciu nasz dotychczasowy sznurek wygląda tak. Mocujemy do słomki. I teraz będziemy owijać naszą różę. Owijamy, starając się formować płatki. Powstałą różę mocujemy dokładnie na dole, żeby nam się nie rozwinęła. Koronkę przymocowuję sobie do płatków róży klejem sztywcie.
pierwsza róża gotowa.